Słowa dzisiejszej Ewangelii należą do tych, które być może znamy na pamięć i często je słyszymy i wydaje się, że je rozumiemy. Podobnie jak są pewne słowa, takie jak wolność, jak miłość, jak posłuszeństwo, wydaje nam się, że je rozumiemy, a jednak od czasu do czasu okazuje się, że tak nie jest. Bo co to znaczy pójść za Chrystusem? Po pierwsze, spróbujmy rozpisać to na kilka punktów. Pan Bóg odwołuje się do naszej wolności w wychowaniu, w dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa. Nie może być miejsca na przymus. Nigdzie. Czasem przekraczamy nasze granice w stosunku do drugiej osoby, czy to jest dzieci, czy są to dzieci, czy podwładni, że ktoś coś musi, bo ja tak chcę. Nie znajdziemy takiego postępowania u Chrystusa i my też tak nie możemy robić. A więc Pan Bóg odwołuje się do naszej wolności. Jeśli chcesz. Wasz wybór dzisiejszego uczestnictwa w tej Eucharystii też jest z tego tytułu, boście chcieli tu przyjść. I tak jak dzisiejszy dzień będzie wyglądał, on wygląda, bo my tak chcemy. Owszem, powiecie, są rzeczy, które muszę zrobić. Tak, ale to jest konsekwencja waszego wyboru, pracy, małżeństwa i tak dalej. Dalej jest wezwanie Jezusa do tego, by zaprzeć się samego siebie. Pełnienie woli Bożej wiąże się z trudem, czasem bardzo wielkim. No cóż to znaczy zaprzeć się samego siebie? To znaczy podjąć świadomie decyzję, że będę pełnił wolę Bożą, która jest trudna do wypełnienia czasem. Zaprzeć się to znaczy, że mimo przeciwności ja to zrobię, bo to jest słuszne, bo to wypływa z naśladowania Chrystusa, ale mi się nie chce, ale jest to trudne i dlatego to zrobię, bo Chrystus tego chce. I nad tym czasem się nie zastanawiamy i chcemy, żeby to Chrystus niósł nasz krzyż. To jest bardzo subtelne. Warto się nad tym zastanowić. Myślę, że tak często jest, że to wezwanie do niesienia krzyża, kolejny punkt, niech weźmie krzyż swój, no my zostawiamy to, ten nasz krzyż i nie chcemy go nieść i chcemy, to ty idź Chryste za mną, ty ten krzyż weź. Weź krzyż choroby, weź krzyż takich czy innych cierpień, trudności, ty go nieść, ja nie będę. To jest zafałszowanie Ewangelii. Ale tutaj też trzeba być ostrożnym. Czy wnikliwy człowiek, który rozważa Pismo Święte, postawi sobie pytanie, co wtedy, kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, rozumieli? Ponieważ jeszcze Jezus nie umarł na krzyżu. Co to znaczy, znaczyło wtedy i dzisiaj nieść krzyż? Krzyż był znakiem hańby, tortury najgorszej formy śmierci. Jedno z tłumaczeń Pisma Świętego te słowa zostały przetłumaczone w ten sposób. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie, a następnie podejmując cały wstyd i ciężar pełnienia woli Bożej, pójdzie moimi śladami. Wstyd i ciężar pełnienia woli Bożej. O co chodzi? O to, że pełnienie woli Bożej nas wyróżnia. Pójście za Chrystusem wyróżnia nas z tego świata. My zawsze będziemy inni. I na tym między innymi polega, niektórzy o tym mówią, kryzys Kościoła, kryzys wspólnot, że nie jesteśmy jako chrześcijanie podobni do Chrystusa. Nie jest nam łatwo znosić tego ciężaru odmienności od świata. My próbujemy się dostosować do świata. Choćby, nie wiem, prosty przykład, pierwszy lepszy z brzegu,
zrobienie ze mszy świętej przedstawienia i nasłuchiwania, co człowiek chce w ławce usłyszeć, co dla niego tutaj przygotować, żeby był zadowolony jako konsument, żeby wyszedł z tej mszy świętej ze spełnionymi, zaspokojonymi oczekiwaniami. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Wydaje się proste, ale jednak tutaj trzeba poświęcić wiele czasu, raczej naklęcząco, żeby to zrozumieć, żeby nasze naśladowanie Chrystusa nie było pobożną fikcją, bo czasem tak się dzieje. Amen.